To nie był mecz, w którym Lech Poznań miał wielką przewagę nad rywalem, ale był to mecz, który Lech Poznań wygrał 1-0 z Pogonią Szczecin w rewanżowym meczu półfinału Pucharu Polski. Decydującego gola strzelił w 41 minucie tego spotkania Marcin Robak. Lech Poznań po raz trzeci z rzędu melduje się w finale Pucharu Polski, mimo że akurat w tym spotkaniu bramkarz kolejorza Jasmin Buricz miał całkiem sporo pracy. Myślę, że pierwszą połowę graliśmy słabo i to Pogoń wykorzystał. Też mieliśmy problem z wiatrem, ale też tą pierwszą połowę, jak graliśmy słabo, chcieliśmy tą bramę, co nam naprawdę dużo dała w tym ogólnym meczu. Myślę, że tylko ciężko było grać tą pierwszą połowę. Drugą połowę myślę, że kontrowaliśmy mecz i już graliśmy z wiatrem i było nam dużo łatwiej. Ten mecz zaczął się dla Ciebie nieciekawie, bo miałeś ten pusty przelot, ale potem już chyba nie możesz mieć do siebie większych zastrzeżeń. Nieważne jak to zacina, ważne jak to kończy. Nie, żartuję. Myślałem, że miałem tą piłkę na ręce, a nie trafiłem. Nie wiem jak, nie wiem czy mi trochę wiatr przeszkadzał. On nie będzie szukał alibiego. Najważniejsze, że my awansowaliśmy do finału. Naprawdę to nam był główny cel, że awansujemy do finału. W finale mamy teraz... Myślę, że musimy przygotować najlepiej do ligi. Myślę, że to jest dla nas najważniejszy mecz sezonu. Do trzech razy sztuka? Mówię o finale Pucharu Polski, bo dwa poprzednie przegraliście, teraz trzeci raz z rzędu jesteście w tym finale. No, mam nadzieję, zobaczymy. Naprawdę nikt nie może pewnie mówić, że gramy tylko jeden mecz i wiemy, że u finału wszystko się może zdarzyć. Myślę, że jesteśmy na papierze faworytami i mam nadzieję, że to wykorzystamy. Myślę, że jesteśmy po prostu lepsza drużyna od Arki i mam nadzieję, że to wykorzystamy i pokażemy na blisko. No a teraz mamy chyba taki moment, w którym możecie zacząć myśleć o meczu z Legią Warszawa. Bardzo ważnym dla kibiców, dla Was zakładam, że również to spotkania wyjątkowe. Oczywiście, wszystko pokazuje na to, że jest ten najważniejszy mecz. W tym momencie myślę, że Legia jest przed nami 2 punkty, ale myślę też wszyscy wiemy w Poznaniu, jak gramy z Legią, że to jest najważniejszy mecz sezonu. Nieważne na jakim jesteśmy mi miejscu albo Legia, po prostu to jest derby polskie i wiemy co ten mecz znaczy kibicami Poznania Wielkopolski. Mam nadzieję, że im udowiemy i że się cieszymy razem po meczu. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.